Cześć, z tej strony Adaś, na co dzień prowadzę kanał Spoilerat i witam was serdecznie w 18 odcinku naszej wspólnej przygody z grą LEGO Harry Potter lata 1-4, którą przechodzę oczywiście na 100% w wersji Collection i znajdujemy się przed szóstym poziomem więźnia Azkabanu. To znaczy, Hardojoba uratowaliśmy, Syriusza dopiero mamy zamiar uratować. Znajdujemy się w przeszłości tak naprawdę bohaterów. Prawdziwy Harry, znaczy poprzedni Harry leży sobie w tym momencie w szpitalu i regeneruje się po walce z dementorami, a właściwie po ataku dementorów na siebie samego, a Syriusz leży w wieży, siedzi w wieży zachodniej i no cóż, musimy do niego polecieć. Słuchajcie, najpierw zajmiemy się tym boginem tutaj. Spróbujemy go pokonać. No, jak widzicie, daliśmy radę. I mamy teraz dostęp do tamtych drzwi, ale nie będziemy tutaj nic zwiedzać, bo to by była troszeczkę przesada, gdybyśmy poszli zwiedzać Hogwarts, a tak naprawdę Syriusz tam, no, czeka na wyssanie duszy, nie? Więc na razie się tym nie zajmiemy. Zajmiemy się natomiast tym tutaj. I możemy zbudować schodki do... gdzieś. Jak to tylko zbudować bez... bezproblemowo. To mnie zastanawia. Chyba tak. Chyba to będą dobre schodki. Tak sądzę, kurczę. Chyba tak. To chyba dobre schodki są. Tak sądzę. Okej, i mamy prefekta z Hufflepuffu. Super. W takim razie może bez dalszych wstępów wsiądźmy na Hardojoba. Tutaj, aha, próbowałem to rozwalić w poprzednim odcinku, już pamiętam. No i polećmy ratować Syriusza. Okej, możecie się zastanawiać, skąd to cięcie. Otóż stało się tak, a ja wam zaraz wytłumaczę po drodze. Nagrywam ten poziom w każdym razie drugi raz. W sensie, jeszcze go nie przeszedłem, dopiero przejdę. Także spokojnie, nic nie straciliście. Generalnie wszystko jest dobrze. Jak widzicie, ta sytuacja tutaj, i to jest mój największy problem z tym poziomem, bo ja mam do tego poziomu takie bardzo ambiwalentne skojarzenia, znaczy odczucia. Bo słuchajcie, ten poziom mógłby spokojnie nie istnieć. On jest totalnie wymyślony przez twórców, jak sami widzicie. Trzeba zbierać dosłownie wszystko, bo inaczej po prostu lipa będzie. Jak widzieliście, no mógł spokojnie się zakończyć więzień Azkabanu na... tym ataku dementorów nad jeziorem i uratowaniu Harry'ego i Blacka i by był spoko finałowy poziom. Ale z kolei, gdyby tak się stało, to nie dostalibyśmy tego poziomu, który jest naprawdę dobry. No i na tym polega całe moje tutaj skomplikowanie moich uczuć. Polega na tym, że z jednej strony ten poziom lubię, a z drugiej strony naprawdę nie pasuje mi fakt, że w ogóle powstał, bo jest taki sztuczny. Sztucznie wykreowany. Takiej sytuacji w ogóle nie było. Nie? I to jest ten największy problem. Nazywa się Mroczna Wieża, jak ten cykl Stephena Kinga. Pozbierajmy to, co wypadło. I to też pozbierajmy, co wypadło. I to też pozbierajmy, co wypadło, ale już się chyba nie uda, więc jest po drugiej stronie wszystko teraz. Okej. Przejdźmy sobie po prostu. Okej, zebrałem. Udało się. Super. Zanim... kurde, ile tego wyleciało, a ja oczywiście nie mam jak tego zebrać teraz. No trudno. Z tego wylatuje. No i spadło w przepaść. Nie podoba mi się to w ogóle. Ale tutaj troszeczkę pozbieramy. Właśnie. Super. Tutaj też trochę wyleciało. Wiecie, dlaczego przerwałem nagrywanie tamtego poziomu? Bo nie zdobyłbym paska. Macie generalnie odpowiedź. W sensie, przy moim pierwszym podejściu nie zdobyłbym paska. I to mi na tyle zepsuło wszystko, że już się nawet wolałem za to nie brać. Harry, ty... mądry jesteś? No.
Teraz się generalnie udało elegancko wszystko zrobić. Tam jest jeszcze 1000, pamiętajmy o nim. Kurczę, mam nadzieję, że tym razem wykminię jakiś sposób, jak ten pasek zdobyć, bo nie pasuje mi fakt, że go nie zdobędę. A wiem, że się da zdobyć go na luzie. Znaczy, może nie na luzie, ale trzeba się postarać, ale generalnie nie jest to ciężkie. W sensie inaczej, jest to ciężkie, ale nie jest to niemożliwe. Okej. Chodźmy teraz tutaj. Okej, nic mi to nie dało. Tylko zagroziłem sam sobie śmiercią jeszcze raz. Okej, mamy dementora. Okej. Załatwiony. I ostatni. Super. Teraz tu. 1000. Super. Zbierzmy jeszcze te stówki. No i to jest problem, bo to zebraliśmy już większość pieniędzy dostępnych w ogóle na tym poziomie. Na tym etapie. To jest największy problem tego poziomu, nie? Że no, nic tu więcej nie ma. Generalnie. Już nie chciałem was katować powtórką, że przechodzę ten poziom dwa razy, więc no już tak po prostu będzie poszatkowany materiał trochę. Po prostu taka moja jest właśnie wytrwałość, upartość. Trudno się mówi. Dobra, zobaczmy sobie, czy tutaj czegoś nie pominąłem jeszcze. Ale wygląda na to, że niezbyt. Wejdźmy jeszcze tutaj. I tutaj zwróćcie uwagę, jak się ślizgają na lodzie Harry z Hermioną. Jest to naprawdę fajne. A może mi się uda go uratować, patrzcie. Byłoby super, nie? Jakby się udało. Odbił się od pajęczyny. W ogóle Patronus, widzieliście? Wow, tego jeszcze nie rozwaliłem. Niesamowita sprawa. Myślałem, że rozwalałem. O, i tutaj też. Kurde, super. Rewelacja. I była gdzieś jeszcze pajęczyna? To by się przydała. Okej, lecimy dalej. To jest ogólnie taki podchwytliwy moment w tym poziomie, który może was troszeczkę zwieść na manowce. Bardzo łatwo jest tutaj zginąć, spaść w przepaść. W ogóle stracić cenne rzeczy. Jest łatwo. Nie wiem, czemu wyszedłem. Z jakiegoś powodu postanowiłem wyjść. Spokojnie musicie się tutaj skupić i na pewno dacie radę sobie ze wszystkim. Wiem, co ja zrobię. No właśnie, czemu tutaj jest ta opcja, żeby się podnieść na tym krześle? Tego nie rozumiem. Okej, zebraliśmy jeszcze tutaj stówkę. Znaczy nawet nie stówkę, tylko zebraliśmy dużo pieniążków po prostu. I tutaj też. Ogólnie jest trochę... Nie! Spadnie w przepaść? Uff, okej. Ogólnie jest trochę lepiej niż było w poprzednim podejściu. No, tutaj też elegancko. A tutaj nic, okej. Tak się zastanawiam. No tu nic nie ma, nie? Żadnych monet. Bez sensu w ogóle to jest, że tu wchodzimy. No dobra, Hermiona czeka, już się niecierpliwi. Więc chodźmy i jej zbudujmy mostek, znaczy platformę. Widzicie, tutaj w koopie to nieźle działa. Wiecie, obieramy z kolegą dwie różne ścieżki. Ma to generalnie dużo sensu. A tak to wiecie, w pojedynkę to sobie można tak się gibać, nie? Okej. Daj mi pieniądze.
Dobrze. Znowu więcej niż za pierwszym razem mi tutaj wyszło. Teraz mostek dla Harego. Okej. Znowu słyszycie? Muzyka jest z Komnaty Tajemnic w ogóle. Teraz. Wcześniej była z Gwiezdnych Wojen w poprzedniej lokacji. Wiecie, to taka charakterystyczna. Nie w przepaść, nie w przepaść. Dobrze, nic nie spadło w przepaść. To już rozwalałem, czy nie? Nie. Okej. Moim marzeniem jest zdobyć 70 tysięcy przed finałową walką w tym poziomie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Żeby to osiągnąć, potrzebuję tak. Pięknie, jeszcze jeden gdzieś jest. Tak. Widzicie, i to jest fajne, bo to jest dynamiczne, ten poziom w ogóle jest taki dynamiczny, dużo się dzieje, jest akcja. O, kolejny 1000, dało mi się zebrać. Wcześniej nie wiedziałem o jego istnieniu tutaj, więc też dobrze. Będzie składnik do eliksiru tutaj, zwróćcie uwagę na to. O, niestety tych gargulców nie rozwalimy, bo nie mamy redukto. To są srebrne gargulce, one się przydają tutaj do... zapewne do godła, chociaż może być też do sztonu postaci. To nigdy nie wiadomo. O, kolejny. Pieniądz. No to spadło. Także raczej tego nie zdobędziemy, chociaż... Nie! Kurde, niemożliwe, że zginąłem. Jasny gwint, straciłem 1000 i to się może okazać, że to... że to mi przysporzyło po prostu... że to zablokowało mi drogę do paska, no. Tu trzeba być super ostrożnym. Ja nie byłem ostrożny. Kurczę, strasznie mi jest z tym źle teraz. Ech, będę sobie to wyrzucał. Jestem wściekły. Pękam ze złości normalnie. No dobra. Nieważne teraz w tym momencie. Kocioł. Postawmy. Czy jest tutaj jeszcze coś, co mogę zdobyć? Jakiś pieniądz? Widzicie, tam na górze, tam gdzie te schody prowadzą, to już jest nasz cel. Więc generalnie postaram się zdobyć wszystko przed dojściem tam, nie? Ale może być różnie. Może być bardzo, bardzo, bardzo różnie. I to jest dla mnie największy problem po prostu. Dobra, jest stóweczka. Jeszcze coś tutaj możemy? Nie. Gałąź rozwalmy. Czy ja to drzewo mogę teraz rozwalić? Nie. Mogę drugi składnik eliksiru siły zdobyć i teraz powolutku schodzimy. Okej. No to w ogóle poleciało gdzieś, widzicie, poza obszar poziomu. No tak, tutaj jest. A tutaj robimy włam profesor Trelawney. To jest oczywiście absurdalne. I zdobywamy też przy okazji godło Hogwartu. Co jest już mniej absurdalne. Kurde, Harry, ty mi tutaj tak mieszasz. Tak szukam jeszcze tutaj, przy ścianach, czy czegoś nie ma. To się zaraz skończy tak, że się zablokuje na amen. O, proszę. Myślałem, że mi odda, a nie oddała. Widzicie, jak miło. Miła pani. Okej. Ruch przeciwny do wskazówek zegara. W poprzedniej wersji poziomu był ruch zgodny ze wskazówkami zegara. Musimy się wspiąć z powrotem i zmienić już od razu na Expecto Patronum. Tu będą dementorzy teraz. Już chyba lecą? Czy jeszcze nie? Kurczę, ostatnio mnie tutaj zaatakowali. No i teraz ich nie ma. Dziwne. Może to od czasu zależy, ile mi tu zleci i oni wracają później? Nie mam pojęcia, kurczę.
No ale okej. No i mam problem z tym zdobyciem wszystkiego tutaj. Bo kurczę, dałbym sobie rękę uciąć normalnie, że teraz zdobyłem trochę więcej niby, ale też kurczę, niczego nie mogę być pewnym. I wszystko wylatuje w te przepaście tutaj i to jest, o widzicie, tam stuwa nam poszła. Także to jest po prostu, no, jakieś nieporozumienie to wszystko. Tu nic nie ma, żadnej ukrytej rzeczy. No, tutaj też nic nie ma. A z drugiej strony, no, nie chcę wchodzić tutaj. Nie chcę i koniec. Nie będę tego jeszcze robił, bo... No bo nie. Tutaj z kolei nam się zmieniła trochę perspektywa. Nie wiem, czy zauważyliście. O, tu mamy stówkę. Są takie drobne rzeczy, które ja pomijałem przez cały czas, najpewniej. I po prostu... Teraz mam problem. Wracamy sobie tędy teraz. I spróbujemy jeszcze coś poznajdować, bo... Dziękuję. Dziękuję. To jest rozwiązanie wszystkich moich problemów. Możemy sobie iść. To było rozwiązanie wszystkich moich problemów. Te 10 tysięcy, których nie zdobyłem wcześniej. Patrzcie teraz. Chyba mamy pasek prawdziwego czarodzieja, ale głowy nie dam. I teraz w finale poziomu będziemy musieli się zmierzyć z przekozackim dementorem. Zwróćcie uwagę na to. Mamy ten pasek czy nie mamy? Nie, nie mamy. 75 tysięcy potrzebujemy. Strasznie dużo. Dobra, Hermiona, ty się tym zajmij. Tak, teraz to mamy. Dobra. Harry sobie nie radzi z Patronusem ewidentnie. A jednak sobie radzi. Dobra. Zanim cokolwiek zaczniemy tu robić, wysypmy to. Uciekamy, wysypujemy to. Tutaj strasznie dużo też pieniędzy nam się od razu wysypało. Dobra, pozbieram najpierw wszystko, dopiero później będę z nimi walczył. Znaczy, a może nie. Okej. Okay. Tutaj kolejny 1000. No, już mamy 80 tysięcy. Kurde, a ja po prostu, wiecie, ile czasu spędziłem w tej walce poprzednim razem? Po prostu desperacko próbując znaleźć coś przy tych ściankach. Miałem 71 tysięcy i po prostu już myślałem, że nic mi się nie uda. Okej. Okay. Teraz on nas będzie przyciągał do siebie, ale przy okazji przyciąga te wszystkie rzeczy, które wypadły z tych beczek. Stąd właśnie obrażenia, które on otrzymuje. Ten kozak dementor. Okej. Okay. Cyk. Super. Widzicie, trafia jednego dementora, pozostałe odlatują. To jest całkiem wygodne w sumie. Przy czym samo strzelanie jest bardzo niewygodne, bo zajmuje dużo czasu. Okej, okay. To teraz szybka akcja, żeby się uwolnić. On nas zamroził. Robimy tak. I robimy tak. Odmrażamy to przy okazji. On już tam otrzymuje następne obrażenie. No i co, to mu coś zabierze? Bo ja nie rozumiem. Czy się zbugował? Expecto Patronum na niego i już, okej. Okay. Dobra, czyli musiałem go walnąć Expecto Patronum po prostu. Okej, okay. I ostatnia fala dementorów. Nie Lumos, pomyliłem. To białe i to białe. Okej. Okay. Uciekaj, Harry! Kurde! Uciekaj, 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 uciekaj. Super. Zanim podejdą, to już wyrzucę następnego Patronusa. I teraz jeszcze w tego. Super. Ten to zamrozi. No ale nie powinniśmy się tym już przejmować. W żadnym wypadku. Na wszelki wypadek to odmrożę, ale już raczej mi się to do niczego nie przyda. I Expecto Patronum jemu i koniec. Koniec typa. Pokonaliśmy kozaka dementora. Ratujemy Syriusza. I się stąd wynosimy. No, Hardojob sobie jakimś cudem poradził z dementorami.
O, w ogóle od razu Siriusz odlatuje na hardodziobie. Bardzo ładna scena w filmie, ale no tutaj w grze niezbyt. O, tam jest jeszcze scena, jak Harry rozmawia z Siriuszem na dziedzińcu. No, jest piękna scena. No, ale już nie będę się rozpływał nad tym filmem bardziej. Ważne, że udało się wszystkich uratować. Dumbledore jest oczywiście po stronie naszej i wierzy w niewinność Siriusza, która została udowodniona. No i możemy zająć się samym końcem gry. Super, że mi się udało zdobyć ten pasek. Nie myślałem, że mi się to uda tak do końca. Całe szczęście się udało, więc... Uff, kamień z serca, naprawdę. Nie mam pojęcia w związku z tym, ile ten odcinek potrwa. No i oczywiście, oprócz tego, że ten odcinek swoje potrwa, to mamy jeszcze koniec historii i... utrąciłem ręką mikrofon, przepraszam. I standardowe w tym przypadku napisy końcowe. Przy okazji profesor Lupin poinformuje teraz Harry'ego, że zrezygnował z posady nauczyciela obrony przed czarną magią. No właśnie, pakuje się. No bo... rodzice... dzieci nie są zadowolone z tego, że ich... dzieci uczy wilkołak i zaczęli pisać listy do szkoły. Bo to chyba to było tak, że profesor Snape powiedział wszystkim, że Lupin jest wilkołakiem. No. No i na sam koniec, oczywiście w książce jest to w ogóle inaczej zrobiony wątek, ale tutaj bazujemy na filmie, już się naprawdę nad książką tutaj nie będę, na książce nie będę skupiał. Harry dostaje błyskawicę, najszybszą miotłę na świecie i dostaje ją w prezencie od Siriusza. Czego dowodem jest to pióro, które było dołączone do miotły. To jest najnowszy model najnowszej miotły. No właśnie. A to była taka parodia ostatniej sceny z więźnia Azkabanu, gdzie Harry jest rozmyty w ruchu, kiedy lata na miotle i jest taka stopklatka i film się zatrzymuje i to jest takie nawiązanie chyba trochę do tego motywu przewodniego filmu, bo to wygląda bardzo podobnie do tego, jak dementorzy jak wysysają z Harry'ego szczęście, to bardzo podobnie wygląda właśnie, jak takie rozmycie. I wydaje mi się, że to jest też takie nawiązanie. Tutaj się pokuszę trochę o interpretację. Myślę, że tutaj chodziło jednak mimo wszystko o kontrast pomiędzy wysysaniem szczęścia, a prawdziwym szczęściem, z tym, że zobrazowane tym samym środkiem. Po prostu. Bardzo mi się to podoba. Jestem wielkim fanem Więźnia Azkabanu. Więzień Azkabanu jest doskonały aż do napisów końcowych, bo nawet napisy końcowe są po prostu wybitne. Mam nadzieję, że ta część wam się podobała. Dajcie znać, który poziom z Więźnia Azkabanu jest waszym ulubionym i który jest najmniej ulubionym. Myślę, że u mnie... A, może wam teraz tego nie zdradzę, bo ranking poziomów się tworzy, więc dalej nie wymyśliłem, który poziom gry ogólnie jest moim ulubionym. To się wyjaśni, myślę. Chyba w Czarze Ognia nie ma takiego poziomu, więc może w Więźniu Azkabanu był taki poziom? Trudno powiedzieć. W każdym razie, jak tak sobie teraz myślę o tej Mrocznej Wieży, to naprawdę ten poziom jest dobry. Jest wymagający, można zginąć parę razy, no ciężko się tam gra, jest dużo wrogów. Sprawia to ogólnie satysfakcję. W tej grze przez większość czasu nieobecną. I to jest naprawdę dobre, że jednak, kurczę, przydałoby się, żeby tych przeciwników było więcej. Idąc nawet tropem tych gier z... tych live action gier z Harry'ego Pottera, nie Lego, no to przecież tam mamy całą masę takich durnych stworzeń, które po prostu nam uprzykrzają życie. I moim zdaniem to nie jest głupie, żeby pójść w tym kierunku. Nie mówię o jakichś wielkich pomarańczowych ślimakach, ale jakieś kraby ogniste, wiecie, te sprawy, pająki. Mogłoby tego trochę być. Nikt by się nie pogniewał. Z dementorami działało to całkiem nieźle. Naprawdę. Więc bardzo
mam ambiwalentne odczucia w stosunku do Mrocznej Wieży. Z jednej strony jest to najlepszy poziom więźnia Azkabanu, z drugiej kompletnie niepotrzebny. No ale to już jest takie moje zdanie na ten temat. No właśnie. Przy okazji teraz słyszycie w napisach muzykę z więźnia Azkabanu, co chyba nie było obecne w poprzednich napisach, ale mogę się mylić. Bardzo fajnie mi się gada na tych napisach. One nam też troszeczkę te odcinki wydłużają jednak, bo ten odcinek byłby krótki. Szybko się uporałem z tym poziomem. No i też w Hogwarcie nie było co robić specjalnie. Więc wiecie. Powoli zbliżamy się i tak już do końca tych napisów. Więc tym bardziej miło sobie tak po prostu posiedzieć, pogadać, o niczym popierdzielić. Słuchajcie... Kurczę, ale jakbym miał wskazać najgorszy poziom z więźnia Azkabanu? Chyba koniec psot. Chociaż on nie jest zły, ale w porównaniu z innymi poziomami to tak troszeczkę wypada blado, moim zdaniem. 36,5%. Wow. No to ładnie. No to bardzo ładnie. Kurczę, może dojdziemy do 50%? Może dojdziemy. No na razie mamy 12% na część, tak naprawdę idąc średnią, więc może. W każdym razie mój cel na czarę ognia to są 4 czerwone klocki. 4 uczniów w niebezpieczeństwie. No jeszcze 6 pasków prawdziwego czarodzieja, bo to wiadomo. No i tych sztonów postaci to bym troszeczkę jednak tę liczbę podciągnął. Więc mam nadzieję, że nam się to uda w Czarze Ognia. Myślę, że za 2 odcinki to będzie taki... Jak to określić? Taki decydujący odcinek. Myślę, że najwięcej wtedy zdobędziemy. Chociaż kto wie, bo w sumie niekoniecznie. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał, że ta seria wam się póki co podoba. Jeśli tak jest, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją, a ja widzę się z wami już w odcinku 19. Bardzo było mi miło. Przepraszam za to nieprofesjonalne cięcie i że nie zdobyłem paska za pierwszym razem, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo jednak pasek zdobyłem. No. Trzymajcie się i cześć.